Kuźwa, gdzie ja jestem? W dupie. Tam jestem. O. Zakopałem się. Ześlizgnąłem się z drogi. Wpadłem w pola. Nie wyjadę. Ale tutaj uprzejmy farmer, sąsiad. Podszedłem. I pytam się, czy mi pomogą. Czy mają jakiś traktor. No i mają traktor, pomogą mi. Załadujemy zaraz łańcuchem i będziemy wykopywać ten szrot. Kurde, wiedziałem, że to się tak skończy. Wjechałem sobie w takie zadupie, zresztą jak widać, nic tutaj nie ma. No i tak jadę i mówię, kurde, to na bagnie tutaj, no bez jaj. Zaczęło się robić wąsko i tak dalej. No i zobaczyłem trochę takiego, no kamieni usypanych i myślałem, że zawrócę na tych kamieniach. No i jak cofałem, to się ześlizgnąłem. I tam właśnie jestem udupiony. Jak się ześlizgnąłem, to ziemia jest tak miękka, że myślałem, że to się wypniczy. No i im dłużej jakby czekałem i rozkminiałem, co by tu zrobić, tym kurde ta ciężarówka jakby miałem takie wrażenie, że bardziej zatapiała się w to pole, a że jestem załadowany na maksa, to mówię, kurde, zaraz to runie, ale będą jaja. No ale dobra, idziemy ratować. Gdzieś tu przez dziurę przeszedłem w tym płocie. Kurde, gdzie ta dziura? Gdzieś tutaj. Tu są te kamienie, na które chciałem wjechać, ale zrobiłem to po prostu chyba za szybko. Mogłem trochę jeszcze podjechać, no ale trudno. Zdarza się, słuchajcie, błędy w transporcie. No i tak to wygląda, nie? Im bardziej ruszam, tym bardziej się wtapiam w prawą stronę, nie ma co ryzykować. Ale już jedzie traktorem stamtąd i będzie mnie odkopywał, a ja idę zamontować hak. Dobra, wyciągnęli mnie. Kurde, też się bali, mówią, ale poszedłeś na bok. Nie wywróciło się, to jest sukces. No i co, muszą jechać jakoś tam tędy przez pola i pytam się ich, czy widzieli kogoś tak szalonego, żeby tędy jechał. A oni do mnie mówią, nie, jesteś pierwszym, ale powodzenia, bo tam są gdzieś drzewa na drodze. No nie mam wyjścia, muszę jechać w tą stronę. Tutaj nigdzie nie zawrócę, także działamy, kurde. Najgorsze są zakręty, bo ciężko jest nie wyjechać kołem na tą trawę i jak kurde wyjeżdżasz, to no masakra, no bo się można znowu zakopać. Tu jeszcze jest ok, ale wcześniejszy zakręt była tragedia. Kurde. Ale już blisko, już blisko. Widać światło w tunelu. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to tu. Zaraz się okaże, że droga nieprzejezdna i nigdzie nie dojadę tędy. Ja pierniczę, masakra.